Zdrowia, szczególnie dla rodaków w Wielkiej Brytanii. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, United Kingdom, czyli Zjednoczone Królestwo, zaczyna się brać za emigrację. No, nie tyle likwiduje emigrację, co ogranicza, czy kontroluje, czy zaczyna mieć sens tym wszystkim, kto przyjeżdża do ich kraju. No. W sumie to na całym świecie to wolny taki przepływ, no to było coś niespotykanego do Ameryki w latach tam międzywojennych, przed pierwszą wojną, drugą wojną światową, no to przyjeżdżali na Ellis Island, to jest w Nowym Jorku, tam gdzie jest ta Statua Wolności, no to były takie, można powiedzieć, obóz przejściowy, no nie, trudno powiedzieć koncentracyjny, no ale tam się koncentrowali, można powiedzieć, ludzie i czekali. Sprawdzali, czy ludzie nie mają choroby, czy mają zdrowe płuca, czy mają pojęcie, co się dzieje, czy są młodzi, czy będą przydatni i tak dalej, i tak dalej. Tak wszystko to było jednak dzielone, szufladkowane. No i część ludzi była zawracana. Jeżeli były jakieś tam beznadziejne przypadki, czy coś, no to ludzie z powrotem wracali. Bida z nędzą była w tym czasie na całym świecie, w Ameryce tak samo. Ludzie przyjeżdżali, później emigrowali z powrotem do Polski. W okresie międzywojennym dużo było takich sytuacji, że Polacy po pierwszej wojnie przyjeżdżali do Ameryki, dzieci tu się rodziły, no a przed drugą wojną, powiedzmy, wracali i te dzieci, które się urodziły w Ameryce, no to tam dzieci czy wnuczkowie dostawali obywatelstwo amerykańskie właśnie bazując na tych urodzinach dziadków czy rodziców. Także kontrola jest w Ameryce, zawsze była, we wszystkich krajach jest, w Kanadzie, w Australii do tej pory jest, to tylko w Ameryce zrobili te otwarte granice, w Europie Merkel zrobiła otwarte granice, no i to spowodowało największy problem dla Anglików, dlaczego Wielka Brytania zrobiła ten exit, no to właśnie dlatego, że ten niekontrolowany przepływ ludności, najpierw do Europy, a później do Anglii. Polacy skorzystali, oczywiście, że Polacy skorzystali z tych otwartych granic, ale jednak to można powiedzieć, że jeżeli ktoś z sobą coś tam reprezentuje, no to jest nadzieja, że jest przyjmowany za jego wartość jako człowieka, jako fachowca, jako tak dalej, a nie tylko, że przyjeżdża, żeby korzystać przepraszam, z tego, że podatnicy są w stanie płacić. No i po tym, jak wyszli z Unii, to już teraz 27 tych członków całego tego bloku nie będzie mogło tak sobie jeździć, jak chce. Wszystko zacznie się, będzie bazowane na punktach za najróżniejsze tam rzeczy, no ale tak jak wspominałem, Australia, Kanada ma coś takiego. W Ameryce do lat 1960 to też było to wszystko kontrolowane. Później Kennedy w latach 1960 wprowadził zmianę, że powiedzmy biali Europejczycy są troszeczkę mniej witani, no i trzeba teraz zacząć przyjmować całego świata. No i tak właśnie się zmieniło, że teraz 70% powiedzmy młodych ludzi, no to już nie jest w Ameryce biała. No i zmienia całkowicie cała ta kultura, całe to społeczeństwo zostało zmienione w ciągu 2-3 pokoleń. Kompletnie Ameryka jako taka od 200 lat, która istniała, chrześcijańsko-biała, przestała istnieć. Wszyscy, jeden z ministrów, co się nazywa Patel, no Patel to jest rejon, to znaczy rolnik, no, czy tam człowiek, który pracuje na roli, Patel, 70% Patelów jest właścicielami moteli w Ameryce, no to on jest akurat ministrem, jakimś tam sekretarzem
stanu. No i powiedział, że wszystkie te rzeczy na granicy zaczną się zmieniać, że to będzie inaczej, że będzie lepiej. No oczywiście, że ilość ludzi, którzy przyjeżdża czy emigruje do Anglii, dramatycznie się zmieni. Wszystkie kraje patrzą się, co zrobić z tą niekontrolowanym przepływem tych szczególnie niewykwalifikowanej siły roboczej, no bo to jednak ta niewykwalifikowana siła robocza, no to poza tanią robotą to nic nie daje, no ale koszty społeczne, koszty ubezpieczeniowe i tak dalej, są jednak proporcjonalne, no a to wszystko idzie z podatków, także jeżeli ktoś nie zarabia dużo, no to nie płaci dużych podatków, tak, nie płaci dużych podatków, no to więcej bierze niż daje, no i wtedy to się nie sumuje, nie balansuje. Trump nie jest ogólnie przeciwko emigracji, no nikt w Ameryce nie jest przeciwko emigracji, tyle tylko, że demokraci są za dziką emigracją, a republikanie, konserwatyści są za jakimś jednak kontrolowaniem, no i czyli normalnie są normalni, a nie normalni po prostu szukają bałaganu i wyborców, tak, no bo demokraci liczą na to, że cała ta tłuszcza taka nierozumiejąca świata, która idzie po kiełbasę wyborczą, no to zawsze głosuje, nie rozumie, że to oni powinni produkować podatki, a podatki nie powinny być od nich zabierane maksymalnie. Że oni, że ludzie, że obywatele są częścią tego systemu, że nie ma sytuacji oni i my. No a socjaliści zawsze stwarzają oni i my. Ukradnijmy im, to my będziemy mieli. No, jest to właśnie ta makabra. W Anglii bezrobocie jest najmniejsze od 1972 roku. No w sumie w Ameryce też jest najniższe od 50-60 lat. I teraz cała ta tania robocizna zaczyna powoli znikać. No, rząd mówi, że teraz rząd będzie dyktował czy mówił na temat emigracji, a nie biznesy, które powiedzmy potrzebują taniej siły roboczej. W 2016, kiedy oni wyszli, no to właśnie Anglia widziała, co się dzieje, no bardzo często tam też narzekali na Polaków, no bo wiadomo, jak to jest, no ale to w każdej nacji jest tak, że jedni pracują, drudzy piją, no ogólnie rzecz biorąc Polacy, no to jednak jest w większości 80, 90 czy 95% to są jednak ludzie pracowici, zdolni, ambitni i jakoś prą do tego, żeby poprawić sobie sytuację, no i sytuację w tym nowym kraju, w którym zdecydowali się żyć. To przykro jest, że te czerwone świnie nie pozwoliły na demokrację Solidarności, że do Solidarności wprowadzili Bolka, że później wprowadzili stan wojenny, że później spowodowali to, że parę milionów ludzi uciekło, wyjechało z... no uciekło od tego socjalizmu, tak? No to można tak nazwać. Po prostu nie wiedzieli, że socjalizm to jest najgorsze dziadostwo, no i po prostu zdecydowali nogami, że wyjechali. Później ta Magdalenka nie poprawiła, wyprzedanie Polski nie poprawiło i tak dalej, i tak dalej. Także że Polacy jesteśmy wieczni wędrowcy i wylądowaliśmy na całym świecie. No ale Anglia stała się bardzo popularna, no bo to jednak tam no były dobre warunki. Ludzie znaleźli, że jednak ten system społeczny, te obsługa czy służba społeczna była dobra, szkoły były dobre, roboty były dobre. Renomę w sumie raczej chyba w Anglii mają Polacy lepszą. Teraz, żeby się dostać do Anglii, no to trzeba będzie mieć ofertę pracy, no pracy, która będzie musiała płacić więcej niż tam 25 tysięcy funtów na rok, czyli powiedzmy 12-13 dolarów za godzinę. No i
i w sumie to niewykwalifikowani nie będą tyle zarabiać, także to się wszystko przesunie. No, jest to podobny problem, tak jak w Ameryce te stawka minimalna, bo, też kontrowersyjna, no, ale ludzie potrzebują pracować, ale jednak system czy państwo potrzebuje troszeczkę bardziej wykształconych czy zorganizowanych pracowników. Pewne ministerstwa w Anglii przewidują, obliczają, że 70% dzisiejszych tych pracowników w Anglii w zasadzie by się nie kwalifikowało. No jest nadzieja, że tam nie będą wywalani na twarz, że to wszystko jakoś tak się ładnie to wszystko zmieni. I pomimo tego, że wielkie te biznesy angielskie jednak walczą przeciwko temu, no bo w budowlance, w hotelach, w gastronomii i tak dalej, no to są potężne ilości ludzi zatrudnionych. No na żniwa, na te wszystkie sezonowe roboty, no to będą się starali to też jakoś usprawnić. No a rząd tłumaczy, że w te biznesy, te firmy, te farmy muszą się jakoś zorientować lokalnie, troszeczkę przeszkolić. No, w Ameryce jest podobnie. Dużo ludzi jest na zasiłkach i nie pracuje, a dużo ludzi przyjeżdża, powiedzmy, z Meksyku, żeby pracować. No to jest też ciężkie do zbalansowania, tak? Ile dać tej kiełbasy, żeby ludzie nie musieli pracować, a żeby nie umarli z głodu. To jest bardzo taka czuła strefa, no ale jak człowiek się pośmieje, no to może powiedzieć, że Lenin to ma rację, kiedy Lenin powiedział, że nie rabotajesz, nie kuszajesz, czyli to jest coś takiego, jak nie robisz, nie pracujesz, no to nie zajadasz, nie zjadasz, tak? Przypuszczalnie te zmiany no obniżą, bo już obniżyły ten przyjazd tych ludzi. Tak jak wspominałem, kiedyś były te obniżono do 25 tysięcy funtów z 30, także że starają się mieć tych aplikantów, tych ludzi, którzy składają o pracę, no niepotrzebne są wyższe studia, no bo to jednak jest dosyć wysoki poziom wykształcenia i to już nie są te czasy. No i też Anglicy zrezygnowali z jakiegoś ograniczenia, ile tych wizyt można złożyć. Boris Johnson powiedział, że będą jakieś takie błyskawiczne, ekspresowe linie dla ludzi, dla naukowców i dla inżynierów. Rząd również patrzy się, jak tam przyznawać te wizy dla żniwiarzy i tych sezonowych. No oni pracują dosyć mocno nad tym. Wygląda na to, że imigracja z Unii Europejskiej to w zasadzie jest połowa tego, co było w 2016 roku. Ludzie widzą, że po prostu to już się powoli zmienia i tam w całej tej jest 3,7 miliona pracowników nie z Wielkiej Brytanii, z czego 2,4 jest powiedzmy z Unii Europejskiej. Także to są poważne liczby, poważne ilości osób. Jest nadzieja, że Polacy, którzy byli tam dłużej niż powiedzmy kilka lat, no ja nie wiem, ile to jest wymagane, żeby złożyć o papiery w Ameryce, jak ma się pobyt legalny, no to tam po 5 latach to jest ta tak zwana zielona karta. No i jak jest się na zielonej karcie, to po 5 latach można składać o obywatelstwo, no i później już to obywatelstwo zostaje, także ten jest jakaś taka sprawa, jak uregulować. No, mam nadzieję, że Polacy też część tam regulowała, nie spała ciągle na tych walizkach z myślą o powrocie. No bo jeżeli tak myślała, no to
to bardzo często będą musieli może wracać. No, Anglicy chyba nie będą ich wywalali na twarz w trybie ekspresowym, no chyba, że popełnią jakieś takie przestępstwa kryminalne, no ale w Ameryce jest to samo. Też były takie przypadki tam bardzo nagłaśniane, że ktoś był deportowany, bo miał jakieś tam przewinienia. No ale nie załatwiając paszportów przez 10, 15 czy 20 lat jeszcze popełniać jakieś przestępstwa, to są, no to naprawdę trzeba być utalentowanym. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Tu można nacisnąć o subskrypcję, dzwoneczek, dzyń, dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego codziennego filmiku.